Środa wita nas przebijającym się zza chmur delikatnym słońcem i choć poranek nie należy do najcieplejszych, to popołudnie zapowiada się obiecująco, bo według prognoz termometry wskażą dzisiaj nawet 18 stopni. Jest zatem szansa, że poczujemy tę polską złotą jesień i mamy nadzieję, że pozostanie ona z nami jak najdłużej. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli i to z jednej strony, ale z drugiej strony myślę, że gdzieś tam już wybiegamy też w przyszłość. Do Bożego Narodzenia i końca roku jeszcze sporo czasu, ale właśnie teraz jest ten moment, kiedy w mieście planowane są te grudniowe wydarzenia. Wiemy już, że Sylwestra Miejskiego nie będzie, ale za to będziemy mogli cieszyć się dłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym. Jak co roku tutaj na opolskim rynku w tę atmosferę świąt będą nas prowadzać wystawcy w domkach, którzy no właśnie tę atmosferę, ten klimat będą tworzyć swoimi produktami, ale także wystrojem domków. I tutaj ważna informacja, swoje oferty i zgłoszenia do jarmarków można zgłaszać, do jarmarku można zgłaszać do 10 października. Karty zgłoszeniowe należy wysyłać na adres bp@um.opole.pl. Wszystkie szczegółowe informacje właśnie na ten temat można znaleźć na stronie opole.pl. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten jarmark w tym roku będzie przez długo dla nas zapamiętywalny. Będziemy się dobrze bawić i oczywiście poczujemy, dobrze przygotujemy się do tych świąt. No ale na razie cieszymy się słoneczną środą. Do zobaczenia.